Słuchajcie Państwo, dzień dobry. Zapraszamy te osoby, które chciałyby troszeczkę poznać Pobiedziska i naszą współpracę z naprawdę fantastyczną instytucją, z którą mamy zaszczyt dzisiaj się spotkać i łączyć tutaj siły. Jest z nami zespół pieśni i tańca Wiwaty. Oczywiście tylko są reprezentanci, ale proszę Państwa, pan Andrzej Horbi, który ma tak fantastyczny instrument w ręku. Jeżeli są zainteresowane, zwłaszcza dzieci, młodzież, to mogą posłuchać się Sandudy Wielkopolskie tutaj. Natomiast słuchajcie Państwo, zespół pieśni tańca Wiwaty w tym roku obchodzi 50-lecie. 50 lat pan, który stoi przed nami, temu zakładał ten zespół. To już 5 pokoleń, a pan Andrzej zawsze napisany. Panie Andrzeju, ja myślę, że nikt lepiej nie powie o Wiwatach, o muzyce, o dudach, jak pan. Zapraszam. Mili Państwo, przybywamy do Was z tym, co u nas na ziemi wielkopolskiej najdroższe i najcenniejsze. Instrument, który Państwo widzicie, to oryginalne dudy wielkopolskie. Instrument pochodzi z 1911 roku, ale nasz zespół pieśni tańca Wiwaty obchodzi w tym roku 50-lecie działalności artystycznej. W czasie naszej działalności artystycznej odwiedziliśmy ponad 30 krajów, daliśmy ponad 1000 koncertów, odbyliśmy 80 podróży artystycznych i zagranicznych. Uczestniczyliśmy w wielu krajowych przeglądach folklorystycznych. Przywiozłem z sobą jedną parę, która jest ubrana w stroje biskupiańskie. Wiwat bratu memu, wiwat mnie samemu, wiwat i ty panie, co tak ładnie patrzy na mnie. To była nasza na koniec najkrótsza przyśpiewka wielkopolska, którą żeście przed chwilą Państwo słyszeli. Dziękuję. Więc zapraszamy Państwa wszystkich do Pobiedzisk, bo oprócz profesora Kościewskiego czy Antoniego Paluta, to w Wrączynie jest pochowany Maksymilian Jackowski, król Chłopów, założyciel kółek rolniczych, niezwykle ważna postać w czasie też w czasach zaborów, więc na dworze, zresztą człowiek mecenas, to była to rodzina, która niezwykle stawiała na kulturę. Myślę, że Wiwaty w Pobiedziskach to też jest gdzieś tam wykiełkowane jeszcze za czasów Jackowskiego, ponieważ, proszę Państwa, na dworze we Wrączynie była Helena Modrzyjewska, był Lechoń. Gdybyście Państwo wpisali sobie w internecie Lechoń Wrączyn, to przeczytacie, jak pisał w pamiętnikach, jak bardzo mi brakuje wrączyńskich jezior i tego czystego powietrza. Był generał Bem, był Paderewski. Ponieważ siedzą tutaj dzieci, to ja bym powiedział, że był też Kornel Makuszyński. Kornel Makuszyński, oczywiście. Na ludzi, którzy wyszli z naszej ziemi, chcemy budować przyszłość. Chcemy budować nowoczesną przyszłość i oddaję głos panu Robertowi. Ja powiem tylko króciutko. Mając takie walory, chcemy pójść krok dalej i przygotować przewodnik, który będzie połączony z grą. Naszym celem jest, żeby ten przewodnik i grę tworzyli młodzi mieszkańcy Pobiedzisk, pasjonaci, regionaliści, i zapraszamy do niej również Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. I ja jeszcze poproszę tutaj tych młodych ludzi, którzy z kamerami i mikrofonami krążą wokół bazaru od kilku minut. Jest to ekipa Tu Pobiedziska TV. Proszę się przedstawić. Dzień dobry Państwu, Anna Górniak-Kurzawa. Bardzo nam miło, że zostaliśmy zaproszeni na sąsiedzkie inspiracje. Chciałabym Państwu pokazać potencjał, jaki drzemie w naszym miasteczku. To jest cudowna młodzież, która tworzy właśnie telewizję. Jagoda Musiał, powiedz nam, słuchaj kochana, jak to jest z tą telewizją? Skąd ona w ogóle się wzięła w Pobiedziskach? Powiem tak, do grupy młodzieży wystąpiła z pomysłem, inicjatywą dyrektor Pobiedziskiej Biblioteki Publicznej. Wspólnie z dwójką z nas powstał projekt Tu Pobiedziska TV, który zakwalifikował się do programu Działaj Lokalnie, gdzie zdobyliśmy grant i już w zeszłym roku, w sierpniu,
mimo czasu pandemii, czasu trudnego naprawdę, udało nam się zacząć szkolenia i warsztaty. W ten sposób grupa się zintegrowała i w tym momencie kilkanaścioro jest nas i to jest taka mocna grupa, która chce rozwijać tą telewizję i brnąć, aby ta telewizja po prostu działała. Przede wszystkim jednak chcemy, aby nasza telewizja lokalna zintegrowała mieszkańców naszej gminy Pobiedziska oraz my jako młodzi chcemy w tej telewizji przekazać i pokazać ważne rzeczy dla nas.